Dagmara Moranowska, dzień dobry. Pogoda nad Polską cały czas kształtować będzie układ wysokiego ciśnienia. Do kraju płynie masa ciepłego i wilgotnego powietrza, no i właśnie przed nami kilka pochmurnych i deszczowych dni. W pierwszej części nocy w całym kraju sporo chmur na niebie. Opady deszczu i lokalne burze wystąpią głównie w Małopolsce i na Podkarpaciu, ale z biegiem nocy zacznie się wypogadzać. Na termometrach od 10 do 15 stopni maksymalnie nad morzem powieje słaby północno-zachodni wiatr. Jutro w ciągu dnia pogodnie jedynie w części południowo-wschodniej kraju, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur na niebie. Na południowym zachodzie z kolei przelotne opady deszczu, ale po południu popada też na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku. Na termometrach od 19 do 26 stopni na południowym zachodzie kraju. Wiatr cały czas będzie z północnego zachodu słabo i umiarkowanie. Wieczorem i w nocy w regionie zachmurzenie duże, ale z biegiem nocy pojawią się liczne przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach od 11 do 14 stopni maksymalnie, wiatr cały czas będzie z północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia w całym regionie także sporo chmur na niebie. Na termometrach zobaczymy od 23 do 25 stopni, no i cały czas będzie wiać północno-zachodni wiatr. Na barometrach spadek ciśnienia jutro w południe będzie 1006 hektopaskali. We wtorek zachmurzenie duże i umiarkowane, głównie po południu na wschodzie deszcz i burza. W ciągu dnia na termometrach maksymalnie 23 stopnie. W środę również pochmurno, po południu przelotne opady deszczu. W nocy od 12 do 14 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 24 stopnie. W czwartek kontynuacja pochmurnej aury, opady deszczu, a na termometrach w nocy 14 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 23 stopnie. Do zobaczenia. Thank you.